Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i zaczynam ten filmik tym, o co prosiliście, także wy, bo pytałam was w komentarzach, czy chcecie taki przepis, wyraziliście chęć, więc pokażę wam, jak zrobić pyszne i bardzo proste kluski leniwe. Wiem, że są różne szkoły, które mówią, że kluski leniwe robi się z ziemniaków, tak jak kopytka. Dla mnie to tylko kopytka. Jakoś tak nie lubię za bardzo. Jest taka szkoła, która mówi, że kluski leniwe robi się wyłącznie z sera, mąki, jajek i tak dalej. To co tu widzicie? Ja uważam, że takie są najszybsze i najlepsze zdecydowanie. Delikatnie rozpływają się w ustach. Polewane oczywiście z czym kto lubi. Niektórzy bułką tartą i masłem, niektórzy, tak jak moje chłopaki, właśnie roztopionym masłem, cynamonem i cukrem. I takie też dzisiaj będę robić. I zanim zacznę to robić, nastawię sobie już masło do rozkuszenia w mikrofali, żeby później wymieszać je z cukrem i z cynamonem w dowolnych ilościach, tak jak kto lubi. A teraz powiem wam, czego będę używać i teraz już widzieli, i zresztą widzicie od początku kadru, że będą to przede wszystkim twarożek. Tutaj mam taki półtłusty i mam tutaj 750 g tego twarogu. Będę używać 3 łyżki masła, takiego prawdziwego, 3 jajka i około 150 g mąki. I tak naprawdę to wszystko. To jest bardzo szybkie, naprawdę bardzo szybkie. Wstawiłam już osoloną wodę, niech się tutaj gotuje. Ja będę zaraz to zagniatać, nie będę przypuszczać przez kolejne jakieś tam mielenie i tak dalej, bo nie, bo to jest naprawdę dobre w takim wydaniu, więc ja teraz wszystko połączę i wam pokażę, jak wygląda ta cała brejka i później jak wygląda cały ten taki długi wąż ciasta i jak będę je kroić. I tyle. To jest naprawdę mega, mega, hiper prosty, bardzo dobry przepis. No i dobra, mamy wszystko w misce. Po prostu rzuciłam jak leci. Odmierzyłam tylko ilość mąki i teraz czystą rączką zagnieść to trzeba na taką masę, która będzie się dała już nam uformować. Musicie porządnie, porządnie tą masę wyrabiać. Po czym ja sobie na taką tacę tutaj wysypuję później mąkę, wykładam część i turlam taki wałeczek, jak właśnie robi się kopytka. A chyba jak się robi kopytka, to gdzieś tam każdy zawsze podpatrzy u babci, czy same może robicie, także już będziecie wiedzieć. Dobrze, tylko rozgniatamy to masło, bo to masło było najtwardsze z całą masą. I jak poczujecie, że już jest cała rozgniecona, jednolita, to do dzieła. No i z takich długich warkoczy, jak to powiedzieć, no z takich, widzicie, wałeczków, jak do warkocza dosłownie, tak chciałam powiedzieć. Będziemy teraz kroić sobie takie kluski, jakie chcemy. Czyli na przykład coś takiego. Wiecie, o co chodzi? Takie jak kopytka. Takie małe i wrzucać na gotującą się wodę i niech się gotują tak naprawdę ze 2 minutki po wypłynięciu i na talerz. Pycha, pycha. Bardzo proste, tak jak widzicie. Jak powiedziałam, zaraz tu wylądują w garze i będą momentalnie gotowe. Takie gotujące się kluchy, parujące, polecam wyjmować taką łyżką, jakąś dziurawką czy taką, żeby, wiecie, nie nagromadzić sobie wody w talerzyku bez już dalszej konieczności jakiejkolwiek tam odcedzenia i tak dalej. Najlepiej właśnie taką dziurawą łychą, a ja już wyjmuję je, bo już tak, no, myślę, że 2 minuty, więc żeby nie przesadzić, czas na nie. Podczas gdy kolejna, ostatnia już porcja mi się gotuje, pokażę wam Maksia porcję w jego słodkiej miseczce, takiej słodkiej z HM-u. Zobaczcie, jak nie widzicie, gdzie ona tutaj ma. Nie ma? Pod polem jest. Nie, tu jest. Z boku? Pod kluskami jest. A pod kluskami w środku, no tak. Taka słodka, tutaj jest chyba zyberka. Czy żyrafka? Nie wiem. Ale słodka ta miseczka jest. I tutaj akurat nie, to sześć jest tygrys. Kluk. Tygrys może. 6 kluk, jak złoto się zmieściło. Tygrys, masz rację. I teraz panicz będzie sobie szamał. Maksiu, czy ty lubisz te kluchy? Lubię. Lubisz? Jak słyszysz leniwe, to co mówisz? Mówisz, już lecę. Tak. Mam za dużo. Masz za dużo? Tam.
6 to ty chłopie jesz na miękko. I ty chciałeś 12. Bo Macia to biegł 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. No trochę po przekrojeniu to 7 się zrobiło. Masz rację. Dobra, smacznego chłopaki. Dzięki. A jeszcze powiedzcie rekomendacje, czy dobre? Dobre. Pycha. Matko bosko. Gorące, chłopie. Nie, chcę wam pokazać paczkę, która do nas przyszła. Tu już mam jeden zestaw otwarty. Tak wygląda, jeszcze nie otwarty. Jest to zestaw sztućców z marki Gerlach Modern. Bardzo proste, klasyczne, eleganckie sztućce, elegancki model. Bardzo mi się spodobały, były w dobrej cenie. A że nasze, które mamy już od tak naprawdę, to był jako prezent ślubny. I wtedy mieliśmy je, bo wtedy tam, wiecie, w takich czasach, jak się wprowadzacie i jesteście biedni, to wszystko jakby wam odpowiada. Ale od dawna chciałam je zmienić, nie są to sztućce moich marzeń. Zdecydowanie bardziej wolę takie proste, gładkie sztućce, tamte były naprawdę takie mocno średnie. Posłużyły 8 lat, jakby nie było, więc spełniły swoją funkcję, nie były jakieś tam, wiecie, nie rdzewiały, nie obijały się naprawdę w porze. Natomiast brzydki wzór i takie matowe wykończenie, takie szarzejące, brzydkie. I teraz właśnie nadszedł czas na zmianę, tak jak powiedziałam. I trafiło na takie sztućce. Już wam, zaraz wam wyjmę i pokażę, że ja wyjmę tak jedną ręką. To nie wiem. Widzicie farbę, ponieważ będę malować, ale to będę jeszcze wam wspominać. Taką farbę do renowacji zakupiłam i przyszła jednocześnie, więc tak sobie tu postawiłam. Muszę ją zabrać na górę, bo będę na górze malować. Ops, udało się. Wyjęłam i zaraz będę właśnie myć i sprzątać w mojej szafce, bo po prostu jest wszystko, jest za dużo wszystkiego. I układam sobie, tak myślę, że zrobię po prostu na razie 8 kompletów, bo tak u nas zazwyczaj jest 8 osób. 7, 8, 6, raczej 6, tak jak już jest jakaś imprezka, posiedzenie, to raczej zawsze mówię więcej niż te 6. Także 6 to za mało. Bardzo ładne, zobaczcie, takie płaskie, proste sztuczce, nóż oczywiście, żeby było wygodniej trzymać, jest troszeczkę grubszy, o. Naprawdę bardzo ładne i łyżeczki są takie w sam raz, nie za duże, nie za małe. Ja miałam takie bardzo małe z tamtego zestawu, z kolejnego miałam bardzo duże łyżeczki herbaciane, a ta jest taka ideolo, jaka powinna być. Więc zabieram się za robotę, za sprzątanie tej szafki. Usiądę sobie, włączę muzykę i porobię. Jest bardzo, bardzo duszno dzisiaj. Ile stopni? 30,3 w cieniu, więc jest naprawdę tragedia. Jeszcze jak się tak gotowało, słuchajcie, te kluchy leniwe to już w ogóle zrobiło się ciepło, bo cały czas był garnek otwarty, odkryty i naprawdę się naparowało, więc czekam wieczorka i za ile on przyjdzie? Za jakieś 2-3 godziny powinno być trochę chłodniej, więc żyjemy nadzieją, że wieczory będą zbawienne i fajne, przyjemne, bo powiem wam szczerze, że jak jest taka gorąca, takie gorące lato, 33-34 stopnie, to te wieczory wcale też nie są takie, nie są ukojeniem. A więc tak, biorę się za robotę, a wy mi dawajcie znać, jaka jest u was temperatura. No i oczywiście, czy jedliście takie kluchy leniwe lub czy spróbujecie mojego przepisu. Jestem bardzo ciekawa, czy was zainspirowałam, czy wam poddałam fajny pomysł na szybkie śniadanie, kolację, obiad. Jestem bardzo ciekawa. Witajcie moi drodzy twarzą w twarz. Ja się witam z wami wreszcie w taki normalny dzień. Nie wiem jak wy, czy lubicie takie dni świąteczne w ciągu tygodnia, czy nie. Ja z jednej strony tak, a z drugiej tak, one rozwalają trochę ten taki harmonogram całego tygodnia, jakby nie było. I fajnie jest powrócić normalnie do takiego normalnego toku tygodnia, jak jest normalny dzień, taki wiecie, nieświąteczny. Ja dzisiaj po wypiciu herbaty już będę się ubrać za malowanie tą farbą, którą wam pokazywałam, Jäger.
To jest farba do renowacji i tutaj mam kolor przełamany szary. Będę tą farbą malowała panele okienne u Maxa w pokoju. Chcę je odświeżyć, ponieważ tam się rozstaje wilgoć, czasami gdzieś tam jakaś kropelka spłynie, jak zapomnimy okna zamknąć dachowego i to brzydko już wygląda. Nie jest to problem taki, wiecie, taki palący, ale już moje oczy kole, więc stwierdziłam, że wypróbuję taką farbę. I ta farba jest, powiem Wam, dosyć droga. Tu jest pół litra, kosztowała 70 zł, ale mimo wszystko chyba warto, tak mi się wydaje, ponieważ ona jest tutaj hydrofobowa, wodoodporna, ultraodporna na jakieś tam zarysowania i tak dalej i nie wymaga podkładu. Tu jest jakby, zobaczcie, dwa w jednym, czyli farba i podkład w jednym. Do renowacji zarówno jeżeli chodzi o meble na przykład, czyli drewno, jakieś panele, ściany, laminaty, plastik, metal. Myślę, że może to być coś fajnego. Czas schnięcia to 2 godzinki, narzędzia umyj wodą, wydajność przy jednokrotnym malowaniu to jest około 12 metrów kwadratowych na litr. Tutaj mam, popluwam się, pół litra i na około no, plus minus 6 metrów kwadratowych. Zobaczymy, czy tak to czy to starczy w ogóle. Ja nie chcę malować tego, nie wiem, 10 razy, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast na pewno raz i może ewentualnie drugi raz jedną tylko taką partię tutaj tych paneli przy obu oknach. Także myślę, że powinna mi starczyć ta puszeczka pół litrowa. Jak nie, no to będę wtedy myśleć, będę zamawiać. Zobaczymy. Tu jest napisane jeszcze, że to jest ultraodporna do drzwi, listew, mebli, zobaczcie, podłóg, parapetów, kafelków i ścian. Także nawet można kafelki nią pomalować, więc myślę, że super. Teraz tylko obawiam się, jak ona pachnie, czy ona nie śmierdzi zbyt mocno, skoro jest taka fantastyczna. Kojarzy mi się od razu z jakąś taką farbą olejną, natomiast no, chyba nie jest to farba olejna. Z tego, co czytałam, to po prostu nawet dosyć przyjemnie to nie, ale w miarę słabo śmierdzi, że tak powiem, wprost, bo wiecie, jak farby potrafią śmierdzić. No, ta na przykład, którą malowaliśmy teraz sypialnie, marki Beckers, też jest zarąbista, jeżeli chodzi o ten zapach, ponieważ ona naprawdę, naprawdę nie śmierdzi, ta farba nie śmierdzi. Ta, jest taki odczucie, wiecie, jak wejdziecie do tej pory, mimo że było malowane ponad tydzień temu, to jak wejdzie się do tej świeżo pomalowanej sypialni, bo tam tydzień to jest jeszcze świeżo pomalowana, to czuć taki zapach, że ściany były malowane, ale to nie jest smród, w tym można spokojnie spać, to jest taki zapach nowości, nowych ścian, wiecie, o co chodzi, a nie jest taki smród właśnie farby. Także po stokroć polecam tamtą farbę Beckers i zobaczymy, czy będę mogła polecić Wam tą. Mam nadzieję, że po prostu się sprawdzi fajnie. Pierwszy raz słyszę o tej marce ja osobiście. Dajcie znaka, jeżeli Wy słyszałyście. I czy lubicie takie zabawy, jeżeli chodzi właśnie o renowacje, przerabianie mebli, jakieś takie, wiecie, prace artystyczne, kreatywne, z farbą w tle. Ja akurat lubię się tak, wiecie, trochę czasami pobawić z czymś. Natomiast jeszcze przyznam, nigdy jakiegoś takiego mebla dużego nie przymalowywałam, wiecie, jakiś tam kwietnik spryskać czy coś, to jest zupełnie inna bajka, natomiast chyba nie nadaje się do aż takich renowacji typu, że wiecie, widzę komodę i ja już widzę, jak ją przerobić i robię, chyba nie wiem, może jakby mi dali taką, to bym zrobiła, ale na ten czas nie, ale właśnie takie rzeczy jakieś drobne, jak mi się ubzdurają, jakieś okna, coś tam, no to ja bardzo chętnie. Dobra. Kończę moją herbatę. Maksiu, idziesz ze mną? Nie! Ty! Spluwiarzu! O Boże, przyniósł sobie Agi taką spluwę, co mu kiedyś kupiła na jakimś, nie wiem, gdzieś. Ona jest taka niestrzelająca, tylko takie dźwięki wydaje. I od rana jest żołnierzem. Kim jesteś? Żołnierzem?
Kim? Maksickiem żołnierzem. Dobra, także pewnie Maksio ze mną pójdzie. Nie idziesz ze mną malować? Nie. Nie? A co będziesz robił? No, nie, tam pójdziesz ze mną na górę. Dobra. Biorę się, tak jak powiedziałam, za robotę. I dam wam znaka później, co o tej farbie w ogóle sądzę. Właśnie nam przyszła paczka. Jaka paczka, Maksiu? Dinozaurowo Halloweenowa z Shein. I powiem wam, że teraz naprawdę bardzo krótko czekałam na tą paczkę. Zresztą zawsze czekam tak do tygodnia, wydaje mi się, i przyjeżdża. Chyba tam jest nawet czas podany, 8-9 dni roboczych i tak naprawdę faktycznie jest. Małe pajączki. Zamówiliśmy bardzo fajne rzeczy takie na Halloween, bo nie wiem, czy nie zrobimy jednych urodzin Maksiowych, pierwszych. Właśnie Halloweenowych. No, to są do tortu. Poczekaj, daj. Będziemy pokazywać po kolei. I tak, są tutaj takie malutkie pajączki, które świecą w ciemności. Iść to sprawdź w łazience. Takie gumowe pajączury. Czarne. Miękkie. Gumiały wnętrzność. No. Co? Świecą? Co ty, jak je porozsypujemy po pokoju i zgasimy światło, to będą świecić? Co ty? No, tak. Dalej mamy tak. Tu jest coś bardzo małego. Muszę to rozpakować zaraz i wam pokażę. Listki. Tu jest chyba, nie wiem, 50... Mogę wam rozpakuj. Chyba tu jest 50 sztuk. Tak, 50 sztuk takich listków po prostu jesiennych. Topery na babeczki, nawet w tort można włożyć, takie właśnie dinozaurowe. Dużo dinozaurowych balonów w takim kolorze zielonym. O. To jest na słodycze. A, pokaż. Aga, powiedz chociaż hej, bo hej. Jesteś... Bo jesteś... Cześć. Odzywasz się. Cześć, a baniak nie widać. Nie widać. Nie cześć. Widać, ale słychać. Taka torebka na słodycze, za grosze dosłownie, dinozaurowy kolejny balon. Naprawdę te balony były tanie, gdzie w Polsce... To są te balony? Tak, gdzie w Polsce te balony są drogie, po 40 nawet złotych, bo są po prostu bardzo duże i naprawdę, naprawdę wychodzą drogo. Galaki dostałam jakąś tutaj gąbeczkę do makijażu. Wielkie? Tak. Serwetki takie urodzinowe, dinozaurowe. To są takie, taki glue, zobaczcie, do balonów, że można balony łączyć za pomocą takich przylepców. Dwustronny chyba klej to jest, taki przylepiec żelowy. I tam można zrobić girlandę dzięki temu można zrobić girlandę. Dobra, i ostatnia rzecz, taka najfajniejsza, chyba największa. To jest co, Maksiu? Na drzwi takie coś. Takie coś na drzwi, ale poczekaj. I zobaczcie, to jest trochę takie pomiętolone, ale można... Ale zaraz wam pokażemy, jeśli tam... Nie pokażemy im zaraz, no gdzie zaraz? Poczekaj, jeszcze nie ma Halloween, już będzie rządził się, zaraz wam pokażemy. Muszę tutaj właśnie poprasować to, co tam się powyginało, ale ogólnie zobaczcie, takie właśnie wianuszki są w Polsce, bo nawet... chyba z 6 razy drożej, bo jakieś 150 zł można na Allegro znaleźć, a na Shein chyba 38 zapłaciłam, więc no naprawdę nie jest dużo. Tu coś jest brudne kulos, może się wytrze. No nie jest na pewno jakaś super jakość taka najwyższa. Wow. O, tu się odkleiła nam, zostaw, czekaj, tu się nam odkleiła jedna dynia, tu musimy przykleić na klej, ale myślę, że jeszcze te listki, które zamówiłam, takie solo, to... O, tu będzie dynka. Te listki gdzieś tutaj były. To można, czy nawet takiego pajączka można przykleić. Coś tu na pewno wymyślę. Dobra baza, coś tam jeszcze można... Pajączka! Można, coś tam jeszcze można podrasować. Także taki wianuszek. On już planuje, on jest podjarany, bo on lubi Halloween bardzo, to dziecko. O, nawet takie listki poklejać jeszcze. Mam klej na gorąco, więc coś wymyślę i będzie, jeszcze będzie ładnie. Dobra, takie zakupy poczyniliśmy. I jeden balon jest. W tym chaosie wam pokazałam, ale tu Maksiu jest taki podekscytowany, że to jest po prostu głowa mała, nie? Bardzo jesteś podekscytowany. Dobra, ja mu jakiegoś balonika pewnie napompuję zaraz, no i go na pewno zobaczycie. Zobaczcie, jakie te balony są.
Jaki wielki? Wielki, tu Maksza jeszcze jednym gra. Naprawdę bardzo duże okazy. Maksiu, pokaż, jak trzymasz w rączce brachiozaura swojego. On jest naprawdę wielgaśny. A tutaj ma stopy. Stopy ma. Tu ma taką stopę jeszcze jedną. O, zobacz. Schowaną. A to już no comment. No, tak, o. Trzymaj. Pokaż, jaki on jest duży przy tobie. Wow, duży. Naprawdę duży. Fajny. Podoba ci się? Super jest. A to wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą rozpakowałam. Jest to taki bieżnik halloweenowy. Wiesz, taki typowo tylko na Halloween założyć. O, na ten okres taki halloweenowy. Idealnie pasuje długością na nasz stół. I jest taką pajączynką. I ma pajączki, Maksiu, zobacz. Tutaj jeszcze oprócz tego. Będzie fajnie wyglądał, jak ułożymy na nim inne pająki, słodkości, prawda? Będzie czadersko wyglądał. Także takie jeszcze ekscytujące zakupy dziecięce, ale jak się zastanawiacie... Całe spodyce. Dobrze. I te pająki. Okej. Jak się zastanawiacie, czy zamawiać im na przykład takie dekoracje urodzinowe, czy jakieś świąteczne balony, to naprawdę zaryzykujcie. Zwroty też są dostępne. Oczywiście to nie jest żadna współpraca, bo tak reklamuję, ale naprawdę fajne miejsce w sieci. Można coś taniej zgarnąć, już pomijając te historie, które tam się kiedyś z tym szyim tle działy, jakieś tam wykorzystywaniem i tak dalej. On cię na powierzchnię wnosił. To AliExpress, Shein, Shopee, podobne platformy, naprawdę fajne. Rzeczy z Chin można również zgarnąć. I mój bukiet. Mój bukiet piękny. Właśnie dzisiaj, słuchajcie, wczoraj jeszcze 5 na 6, bo już dwie wywaliłam. Jeszcze były takie do góry, a dzisiaj już po prostu wszystkie umarły. Gorąco. 7, 8, 8 dni wytrzymały. Pięknotki. Także bye bye. Mam nadzieję, że jakieś następne niedługo mi się trafią, co? Takie same. Takie same, dobra. Piękne są. Ja, moi kochani, jestem w trakcie malowania. Zostało mi to okno i tutaj poprawić framugi, ponieważ zdecydowałam się jednak finalnie na umalowanie całego okna. Bardzo fajnie kryje ta farba w takim sensie, jak to powiedzieć, spełnia moje oczekiwania, ponieważ ja właśnie oczekuję takiego efektu odnowienia, takiego, wiecie, przetarcia, a nie zamalowania całkowicie struktury paneli, więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście tam jest, tak jak mówię, wokół okna wszystko do poprawki. I teraz zacznę malować tutaj, te zacieki wszystkie tam są, tutaj coś tam było przyklejone i też jest oderwane, także możecie sobie porównać pierwsze okno i drugie. No, moim zdaniem jest różnica duża, naprawdę na plus. I nie mogę się doczekać, jak to wszystko już wyschnie. Tak jak czytaliśmy wcześniej, to czy ja do Jacka to mówiłam, czy ja wam czytałam z tyłu, że po 2 godzinach już ona wysycha, ale takie prawidłowe swoje właściwości, takie na maksa, że tak powiem, osiąga dopiero po około 14 dniach, więc akurat pogoda jest bardzo sprzyjająca schnięciu farby. Także bardzo się cieszę, że już to zrobiłam. Ja tym widokiem się z wami w tym vlogu żegnam. Życzę wam miłego dzionka, miłego weekendu. Oczywiście widzimy się już niedługo. I dajcie znać, jak wam się podoba efekt. Trzymajcie się. Pa, pa!